Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami ze słonecznego południa Tajwanu. Nadal jestem w miejscowości Kaohsiung, czy jak to się wymawia? Kaohsiung. Okej, okay. W każdym razie dzisiaj będzie naprawdę ciekawie, ponieważ spotkałem się właśnie z Amadeuszem. Hello. Siema. No i pogadamy o życiu na Tajwanie, bo Amadeusz mieszka tutaj już 10 lat. Ale najpierw śniadanie. Przechodzimy akurat obok stacji benzynowej, więc tutaj macie ceny. 95 kosztuje przy dzisiejszym kursie 4,28 za litr. A tyle wynosi minimalna krajowa. Wbiliśmy właśnie do takiej knajpki, którą Amadeusz porównał do takiego polskiego baru mlecznego, tylko takiego, co jest otwarte 24 godziny na dobę. Czyli wszystko, co tutaj mamy, kosztuje 30 jen złotych na polskie. Są ostrygi, zupa imbirowa z ostrygami. To są takie pierogi w sosie ostrym, czerwonym. Na Tajwanie, tak samo jak w Polsce, mamy pyzy z mięsem. Jak otworzysz mięso. Tutaj jest jedno z moich ulubionych dań, to jest Rou Zao Fan. Ogólnie to jest świnka z ryżem, tuszone warzywko. Pamiętacie te lody, które jadłem? To właśnie było z pork floss, czyli tutaj po prawej. Jajka długo gotowane w wywarze, jest tam herbata, czasami dodają Coca-Colę, różne przyprawy, zioła. To są typowe nudle na takich restauracji. One się nazywają Yanchuan Mian. Zabieramy się do jedzenia, bo umieranko z głodu. Śniadanie było naprawdę bardzo dobre, mi chyba najmniej podeszła zupa. Teraz czas na bubble tea i ciekawostka. Ciekawostka to są paragony rządowe, to jest sponsorowane przez Ministerstwo Finansów Tajwanu. Na dole jest tutaj numer paragonu. Co dwa miesiące rząd publikuje, jakie numery są szczęśliwe numery. Można wygrać nawet kilka milionów złotych co dwa miesiące. Bardzo często wygrywałem coś w stylu 30 złotych, nie wiem, chyba z 10-20 razy. A najwięcej ile wygrałeś? Najwięcej wygrałem 600. Tutaj możecie zobaczyć wyniki tej loterii. Najwyższa nagroda 10 milionów tajwańskich dolarów. Czyli 1 400 000 złotych. Po drodze mieliśmy sklep monopolowy, więc z ciekawości weszliśmy. Tutaj macie polskie akcenty, 550. To tutaj Belvedere, 950. Klasyk tutaj. O, żubróweczka. Ile pieniędzy? $550, czyli jakieś 80 zł. Jak widzicie, sam sklep jest naprawdę duży. I ciekawostka jest taka, że możecie sobie kupić jakiś alkohol, piwko i dosłownie usiąść przed sklepem na kanapie i to wypić. I tak samo jest w 7-Eleven. Nic wam nie stoi na przeszkodzie, żeby pójść do 7-Eleven ze znajomymi, kupić sobie kilka piwek, usiąść przy stole i zrobić imprezę. Po prostu dla mnie kompletna abstrakcja, ale faktycznie tak to tutaj funkcjonuje. No i tutaj kolejna ciekawostka, bardzo podobnie jak w Acapulco. Nie wiem, czy pamiętacie vlogi, gdzie niechcący kupiłem sobie nocleg w hotelu na godzinę. No to tutaj jest właśnie bardzo podobny klimat. Wjeżdżacie samochodem, zamyka się za wami brama, nikt nie widzi, kto wjechał z iloma osobami. No i później możecie sobie tam kilka godzin później wyjechać i też nie wie z kim, jak i dlaczego. Jak się w ogóle zaczęła twoja przygoda na Tajwanie? Wiesz co, ogólnie to wszystko dla mnie się zaczęło, wiesz, jak pojechałem na Erasmusa do Lizbony, wiesz? Takie otworzyły się perspektywy w twojej głowie, że faktycznie można gdzieś wyjechać, mieszkać gdzie indziej. I nie jest tak strasznie, jak się zawsze ludziom wydaje, że a, tutaj mówią w innym języku, tutaj jedzą inne jedzenie, tutaj robią coś dziwnego. No jak już wróciłem z tej Portugalii, to po prostu nie miałem się odnaleźć w Polsce. Jest jesień, zimno jest tak szaro. Miałem to samo po wyjazdach do USA z pracy, no. Wracałem październik, listopad i miałem takie, kurde, to, taki, to nie to. Takie doły no. Dostajesz, nie? Potem jeszcze na przykład święto zmarłych, już tak kompletnie szaro. Więc zacząłem szukać miejscówek, gdzie jest dobra gospodarka, w sensie można mieć pracę, można mieć przyszłość, można żyć bezpiecznie. W końcu tak pomyślałem, dobra, jest taki kraj w Chinach, w sensie w Azji, jest w Macao, który mówią po portugalsku, znam portugalski, czemu nie, spróbuję, nie? Więc zaoszczędziłem kasy, pojechałem do Londynu, przeleciałem do Hongkongu, z Hongkongu łódką do Macao. Tak się zaczęło, nie? Ogólnie całkowicie się pomyliłem, jeśli chodzi o portugalski w Macao. W końcu znajomy z Polski powiedział, słuchaj ziomuś, tutaj nie przejmuj się, jest taka strona Cathay Teacher i tam po prostu jak masz białą buźkę, możesz uczyć angielskiego w Chinach. Z Macau pojechałeś uczyć angielskiego do Mainland China. Tak, tak. To było w Shenzhen. To była robota jako nauczyciel dzieciaków, czy...? Dorosłych, takich no, młodych profesjonalistów, 20-30 lat z reguły, którzy po prostu chcieli się dokształcić z angielskiego. Jakie wrażenia? Oni mają takie swoje zagrywki zawsze, że takie typowe chińskie, że takie cwaniactwo jest okej, okay, kto jest cwańszy jest lepszy. Mhm. Więc to jest taki kawałek chińskiej kultury, że ludzie lubią tak robić. Ale jednak jestem taką osobą, która jednak bardziej tak lubi takie rzeczy jak wolność,
słowo albo rozmawiać. Więc były takie momenty, że mogłem sobie przygotować własne zajęcie na własne tematy. Więc na przykład rozmawiamy o zagrożonych zwierzętach z Chin i jeden ze studentów, o to jest dobre, to jadłem. Takie opcje, że naprawdę jest ciężko to zrozumieć, albo z kumplem gadam i on mówi, że no byłem na weselu, tam u nas w wiosce, para młoda zamówiła tygrysa. Jedni tygrysa na weselu. To są te wszystkie rzeczy, które w książkach nas uczyli, że tego nie wolno robić. To jest straszne, to jest tragedia. Ludzie to po prostu robią. I tam słyszysz kolejną historię, że ktoś kogoś uderzył samochodem, ale potem go przejechał, żeby po prostu nie płacić mu renty czy czegoś. Czyli nie? To jest prawda, że tak się faktycznie dzieje. Tak się dzieje. No, widzisz te psy, które czekają w klatkach, żeby były zjedzone. Druga część Chin jest taka, że to jest mega interesujący kraj, z mega, mega ciekawą historią, z miliardem ludzi, którzy tam mieszkają i wyśmienitą kuchnią. I to wszystko jest w tym jednym miejscu, prawda? Więc to jest naprawdę bardzo fajne miejsce dla osoby młodej, która niekoniecznie szuka bezpieczeństwa, stabilizacji takiej, ale naprawdę chce czegoś doświadczyć, zobaczyć. Jak dla mnie problem był właśnie z tym, z zrozumieniem jako osoba, która się wychowuje w Europie, która mieszkała w kilku europejskich krajach. Jest jakaś taka potrzeba wolności, jest jakaś taka potrzeba wyrażania swojej opinii, a nie, że o, to nie istnieje i w tym miejscu 20 lat temu nic się nie wydarzyło. W Chinach jest po prostu jedna stacja, która komentuje wszystko. Całe ministerstwo, które pilnuje, żeby rzeczy, które wchodzą do sieci, były takie, jakie są. To jest tak jak trochę 1984, nie? Książka Orwella. I ile czasu wytrzymałeś w Chinach finalnie? No 8 miesięcy. 8 miesięcy, bo wtedy mój kumpel powiedział, falę na Tajwan, tu jest wszystko lepiej. Załatwiłem bilety, wszystko ogarnięte i... Dobra, bo dojechaliśmy już na miejsce, na które dojechać mieliśmy, więc zaraz skończymy temat. Dobra. Dojechaliśmy właśnie na miejsce, które nazywa się Lotus Pond. Macie tutaj dookoła różne świątynie, a tutaj takie automaty do, jak to nazwać, wakeboarding. Aha. No i tutaj właśnie widzicie, jak sobie gościu na desce zasuwa podłączone do lin, które tutaj idą na górze. W sumie ciekawa opcja, pierwszy raz już coś takiego widzę. No a tutaj mamy seniorów, którzy sobie chillują w cieniu parasolek. Prawie 30 stopni dzisiaj, więc nie chcą się popalić. Stary, o co chodzi, że w tym kraju nigdzie nie ma śmietników? A karaluchy. Jakbyś zostawił na zewnątrz, karaluchy by przyszły. No ale w innych krajach są śmietniki na zewnątrz. To są karaluchy. Aha, nie okay. W tej temperaturze. Czyli tu jest tak, że trzeba wiedzieć, gdzie szukać śmietników, tak? Trzeba wiedzieć. W 7-Eleven są śmietniki, w publicznych toaletach są śmietniki. Możesz zawsze przyjść do restauracji albo do sprzedawcy i poprosić o... Bo mogę to wyrzucić, nie ma sprawy. No i faktycznie, jak widzicie, przy toalecie jest śmietnik, ale też trzeba przyznać, że na Tajwanie jest bardzo dużo toalet publicznych, więc to jest ogromny plus. Podeszliśmy właśnie do bardzo ciekawego miejsca. Mam tutaj dwie pagody. Jedna się nazywa Tiger Pagoda. Już chyba wiecie dlaczego. Zaraz wam pokażę, jak wygląda Dragon. No i teraz widzicie, gdzie się schował smok. Co ciekawe, te dwa zwierzaki są przedstawione raczej w takiej komiksowej postaci, bym powiedział. Jakby bardzo chcieli, żeby wyglądały poważniej, to by wyglądały poważniej, ale z jakiegoś powodu nie chcieli. A do tych dwóch pagod prowadzi most znajdujący się nad jeziorem z liliami. A wejście do tego miejsca broni już dużo poważniej wyglądający żółwiosmok. Zobaczcie, pani tutaj sobie przyszła z królikiem na spacer. Królik ma nawet swoją zabawkę w środku. A ja na przykład wczoraj widziałem ludzi, którzy wyprowadzali swoje psy na spacer w wózkach takich nie dziecięcych, tylko w wózkach specjalnie przystosowanych do wożenia w nich psów. No i pamiętajcie, że najważniejsze jest to, żeby wejść smokiem, a wyjść tygrysem, to wtedy zamieni to pecha w szczęście. Tak to wszystko wygląda w środku. Macie tutaj zapewne przedstawione jakieś ciekawe historie. Wyszliśmy właśnie ze smoka. Tutaj jak widzicie mamy bardzo dużo świątynię. Cicho, tam dzieciaku nie piszcz. No a tutaj jak się przyjrzycie, dookoła tego jeziora tych świątyń jest naprawdę sporo. No i teraz wychodzimy pyskiem tygrysa. I od teraz wszystkie moje przyszłe życiowe niepowodzenia zostaną zamienione w szczęście. You want me to do the portrait mode? No i właśnie tutaj mamy te pagody, a tutaj mamy ogromną świątynię taoistyczną. No i jak zawsze naprawdę imponujące zdobienia.
Tutaj w ogóle jest bardzo ciekawa scena, bo na pierwszy rzut oka to wygląda, jakby ta postać walczyła z tym smokiem, ale z drugiej strony to wydaje mi się, że ten człowiek trzyma pędzel. W każdej taoistycznej świątyni znajdziesz też takie półksiężyce, nazywają się po tajwańsku Puapuei, i rzucasz nimi. W zależności jak się układają, jest odpowiedź rzuć ponownie, tak lub nie. Czasami trochę tego nadużywają, jest na przykład, no, czy urodzi mi się dziecko chłopak? Nie. O, rzucam jeszcze raz. Nie. Nie, nie, nie. I wrzucają do momentu, jak będzie tak, i wtedy odchodzą. Czy to jest tak, że musisz zapłacić coś za każde rzucenie? W sumie nie, ale tak wypadałoby. Tak, nie, ludzie nie wiedzą, że Tajwanie jest taki dobrobyt, ale ludzie biorą pieniądze, takie plastikowe pieniądze, są pozłacane i spalają je dla bogów. Więc jeżeli chcesz mieć good fortune, szczęście w życiu, radość i tak dalej, albo zdrowie, po prostu idziesz, wymieniasz w świątyni 100 dolarów i w zależności od przelicznika, na przykład możesz dostać 1 000 000 dolarów boskich, spalasz je przed domem albo w świątyni, szczęście przychodzi. W środku ta świątynia jest tak samo imponująca jak i na zewnątrz, zdecydowanie jedna z tych bardziej wypasionych. I tutaj ta nieszczupła postać, która siedzi na środku, właśnie patrzy na te dwie pagody. Jak widzicie, tutaj są wyjścia, po środku tego wyjścia nie ma, nie da się tędy przejść. No i tutaj centralnie jest smok i tygrys. Myślałem, że tutaj mamy kolorowe szkiełka, witraże, ale okazuje się, że nie. Ty kupujesz sobie miejsce tutaj, jest twoje imię, nazwisko i data, więc jesteś częścią tego kościoła, w sensie tej świątyni. Ta data nie jest europejska, to jest data stworzenia Republiki Chińskiej, która została stworzona w 1911. Zobaczcie, Amadeusz, rocznik 79. Tutaj macie te zestawy do spalenia, nawet jak chcecie, to macie przygotowane krakersy dla bogów. Podoba mi się to, że jesteśmy z tego samego rocznika. Aha. I ty 8 miesięcy wytrzymałeś w Chinach, bo dokładnie tyle samo ja wytrzymałem w Australii, zanim powiedziałem, że to nie jest mój klimat i się wyprowadzam, co nie? I wiemy już, dlaczego ci się w Chinach nie podobało, a zastanawiam się, jak w ogóle wyglądała twoja przygoda na Tajwanie, no bo teraz już tutaj masz rodzinę, dzieci, aha, mieszkanie, firmę i tak dalej, ale jak gdyby wyglądało to wszystko na początku, kiedy tutaj przyjechałeś. Jak się przelatuje właśnie z Chin na Tajwan, to te wszystkie takie rzeczy jak szok kulturowy po prostu nie istnieje, bo wszystko co było jest cały czas trochę szokiem kulturowym, ale w takiej fajnej wersji. Taki Tajwan ma taką przyjazną otoczkę, że nie mówisz po chińsku, ale podchodzisz do ludzi i powiesz 2-3 zdania. I mówią, ale mówisz wspaniale po chińsku i starałem się pomóc, żebyś więcej powiedział i w ogóle, że super. To ja nie wiem, stary, o co chodzi, bo do mnie tutaj nikt nie gada od 2 tygodni, nikogo nie poznaje i czasami ucieknie kelnerka z restauracji. Nie, ja wiem, może musiałbyś włosy sobie zapuścić. Właśnie, może to o to chodzi, no niestety, stary. Włosy no. Się bo ja nie wiem. Tam na przykład tłumy na Tajwanie, tak samo jak są w większości azjatyckich miast, ludzie się ustalają w kolejkach. Jest to tutaj takie bardzo zorganizowane, jakby ktoś na ciebie nadepnął, to by cię przeprosił. To nie jest tak, że ktoś przyjdzie na przykład do życia z łokcia i odejdzie, aha, jak ci się zdarza czasami w Polsce. Bardziej i ja, wiesz co, po Indiach tak miałem, że tam jak zostawiłeś takie na przykład 5 cm przestrzeni między sobą a drugim człowiekiem, no to ktoś tam się wcisnął jeszcze, co nie? Ale miałeś jakiś pomysł na siebie, jak tu przyjechałeś? Czy to było takie, no właśnie, że... miałem ten plan, że zająć się fotografią. Zawsze chciałem zostać tak, zajmować się fotografią, żeby zarabiać na tym pieniądze i tym jako główne źródło zarobków. I potrzebna jest fotografia do celów komercyjnych, jest potrzebna reklama i tak dalej, więc znalazłem miejsce, gdzie naprawdę można wejść z zachodnim punktem widzenia dla osób, które chcą sprzedawać rzeczy na zachodzie. Musieliśmy się przenieść, bo wpadł ziomek z kosiarką i niestety po prostu było za głośno. Więc wracając do tematu, jak długo zajęło ci stanięcie na nogi tutaj tak samodzielnie na Tajwanie? Ogólnie na Tajwanie jest dużo takich historii, że przyjeżdżają obcokrajowcy i zaczynają od nauki angielskiego. I w ten sposób dostajesz dosyć okej pieniądze. Około 600 dolarów na godzinę, czyli jakieś 20 dolarów amerykańskich na godzinę. Przy kosztach życia na Tajwanie to jest całkiem okej. Więc możesz pracować powiedzmy 6 godzin dziennie i masz wystarczająco na wszystkie opłaty, ale masz czas, żeby rozwijać własny biznes. Tak? Albo własne zainteresowanie. I znam setki takich historii, naprawdę możesz po kilku latach otwierasz restaurację kolejną i po 10 latach po prostu sobie leżysz tutaj jak ten pan i odpoczywasz i grasz w chińskie warsaby. Z perspektywy prowadzenia biznesu tutaj, jak to wygląda? Jakie masz opłaty, jakie masz biurokracja, jak tutaj wygląda? Taki główny podatek jest około 5%, ale na Tajwanie nie ma emerytury. Okej, czyli nie ma świadczeń socjalnych. Jest NFZ taki tutaj, jest bardzo dobry. I słyszałem, że jest bardzo dobry. Właśnie bardzo rozmawiałem z dwiema Polkami i mówiły, że po prostu świetna jakość i że w ogóle dziewczyna ostatnio miała usuwaną ósemkę. Aha.
I mówiła, że przepraszali ją, że ona musi dopłacić 40 zł do tego usuwania ósemki, no. Bo nie ma jakiegoś tam pełnego ubezpieczenia czy coś, że podobno bardzo dobrej jakości jest tutaj służba zdrowia, słyszałem. Więc to akurat jest prawda, to muszę przyznać, nie jestem kobietą, ale widzę, że osoby rodzące dzieci naprawdę się z tego cieszą, bo to jest świetne tutaj. Bardzo dobrej jakości są takie wszystkie wizyty. Nawet jak jestem przeziębiony, ja podjeżdżam do lekarza, wchodzę i po 30 minutach jestem w domu. Płacę za wizytę 15-25 zł i w cenie tej wizyty zawsze tej lekarstwa. Mi się wydaje, że w ogóle fajnie byłoby wprowadzić coś takiego, bo ludzie często zapisują się do lekarzy tak na zaś, a później nie idą. Mhm. I jakby nawet wprowadzić głupie 15-20 zł opłaty, dokładnie, żeby ludzie nie robili sobie, wiesz, w tych w przychodniach spotkań kółeczka osiedlowego emeryckiego. Tak, to mi się wydaje, że to mogłoby faktycznie coś zmienić. Pierwszym autobusem, co do szkoły jedzie. Dokładnie, dokładnie. Załóżmy, że zarobi 100 tysięcy tajwańskich dolarów, stary. No. I jakie opłaty od tego musisz zapłacić za akantę, nie za księgową, no tam kilkaset złotych miesięcznie. Mhm. Płacić co 2 miesiące 5% podatku i potem w zależności tam za ten NFZ, to też to jest kolejne 500 zł, mi się wydaje. Co jest piękne na Tajwanie, naprawdę, jeżeli zaczynasz interes i jeszcze nie jesteś zarejestrowanym, nie przyjdzie do ciebie żaden urzędnik i straszył cię aresztem i grzywną 5 milionów złotych, po prostu powie: słuchaj, ja wiem, że zarabiasz pieniądze, ja nie wiem, ile zarabiasz, ale jeżeli jeszcze raz tutaj przyłapiemy na czymś takim, musimy coś zrobić. Nie chcę tego robić, ale muszę to zrobić. Czyli przychodzi i mówi, to jest ten moment, kiedy powinieneś założyć działalność gospodarczą. Dokładnie. Okej. Okay. Więc to jest takie inne podejście, dzięki temu właśnie ludzie akurat pracują. zamiast się martwić, czy otworzą interes, który nie wypali i stracą wszystkie oszczędności. No tak, no bo u nas to przy niektórych formach działalności gospodarczej to zarobisz 3000 zł, a musisz zapłacić 2000 ZUS-u, co nie? Więc... Dokładnie. Właśnie świątynia, pod którą jest centrum handlowe, targ, więc można sobie kupić rybę, można sobie kupić sashimi, a potem iść do świątyni albo na odwrót. Czyli tak jakby sobie wyobrazić, w Polsce jakby był kościół, a na pierwszym piętrze, a na parterze jest Biedronka. To są takie lokalne rodzaj orzecha, który ma właściwości stymulujące, więc jeśli jesteś na przykład taksówkarzem albo jeździsz samochodem często, albo ogólnie to jest to, co robotnicy lubią na Tajwanie. Po prostu odgryzają końcówkę i żują taki pomarańczowy płyn z tego. To właśnie daje właściwości stymulujące, takie kawa. Tak wyglądają te narkotyki. Nie wiem, czy to nie jest to samo, co się żuje w Indiach, bo w Indiach tego nie próbowałem, ale zaraz przetestujemy. Tak to wygląda w ilości sztuk 1, więc teraz muszę odgryźć tę końcówkę, wsadzić sobie to do buzi i rzuć. Dobra, no mam znać, jak mnie wystrzeli. Jak na razie wrażenia takie, że poczułem coś trochę słodkiego, trochę jakbym jakieś po prostu trawę żuł, jakieś liścia, ale nic nie czuję strasznego. Tak więc tutaj mamy ten targ, tutaj mamy tą, w cudzysłowie mówiąc, Biedronkę, a nad nami jest świątynia. 3 minuty później pozbyłem się już większości tej rzeczy z moich ust, ale oprócz tego, że tak czuję, jak mi trochę zdręcia język z prawej strony i zostało mi trochę tego, bo jednak to pogryzłem chyba za mocno i mi się po prostu rozczłonkowało, to bez szału. Dobra, minęła kolejna minuta i poczułem, że mi coś takiego gorzkiego jakby spłynęło do gardła. Trochę właśnie odrętwiało jest to wszystko i nagle mi serce tak zaczęło pu 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 pu, pu. Więc zdecydowanie jakieś działanie stymulujące jest, ale bardziej niż to działanie stymulujące czuję to odrętwienie w buzi i ten taki nie do końca smaczny smak po prostu. W każdym razie jesteśmy na tym targowisku. Nie mam teraz nic w buzi, to mogę do was normalnie mówić. Hello, Michał. Very good, thank you very much. Bye bye. Pamiętasz jakieś różnice kulturowe, które miałeś po przyjeździe tutaj? Jakiś taki szok kulturowy? Wszystko, co jest napisane, jest napisane po chińsku. No. Na Tajwanie jest bardzo silny respekt, szacunek dla osób starszych. Nawet dość takiego stopnia, że nie wiem, dziadek pijany jedzie samochodem i chcesz mu zabrać kluczyki, ale nie możesz tego zrobić, bo jesteś osobą młodszą. Mm-hmm. To są takie ekstremalne przypadki, mm-hmm, ale trzeba szanować osoby starszą i pozwalać im
dalać. Tak, niestety tak. Więc okay. To jest taki przypadek ekstremalny oczywiście. Nie możesz powiedzieć do swojego rodzica, do swojego szefa, nauczyciela, że popełnili błąd. Są takie starodawne chińskie podejście, no ale z drugiej strony jednak oni produkują, wiesz, te 40% chipów komputerów na całym świecie, na małej wyspie, więc jednak trzeba mieć jakiś szacunek do ich podejścia do życia. Może to jednak ma sens, tak? Utrata twarzy, czyli to znaczy to, nie chcesz powiedzieć drugiej osobie bezpośrednio, twarzą w twarz, że coś jest nie tak, albo coś nieprzyjemnego. Czyli na przykład, jeżeli ktoś ci zaprosi na jakieś spotkanie i nie chcesz powiedzieć nie, na Tajwanie większość osób powie może, to znaczy nie. Jeżeli powie tak, to znaczy może. Więc jest takie podejście, że trzeba po prostu wyczuć to, można się po prostu przyzwyczaić. Dotykanie czyjegoś dziecka w przestrzeni publicznej to jest normalna sprawa. Albo robienie zdjęć dzieciom, które są mieszanej krwi. W sensie, że podchodzi ktoś do ciebie i mówi... Tak, robi zdjęcie mojemu dziecku i nie pyta, nic nie mówi, po prostu robi to zdjęcie. Kolejna rzecz jest taka, nie dotykamy rzeczy, które do nas nie należą. To jest bardzo silnie ugruntowane na Tajwanie, to znaczy zostawisz portfel na ulicy, ktoś będzie wokół niego chodził i pilnował, że ta sama osoba dostaje ten portfel. Ale nie dotknie go. Nie dotknie, nie weźmie go, chyba że widzi, że już nie ma to sensu i po prostu odda na policję. To mi się wydarzyło, kilka razy zostawiłem kluczyki w skuterze, poszedłem, ktoś wyciągnął z kluczyki z mojego skutera i schował je do takiej komory poniżej. I znalazłem właśnie je tam, żeby nie zabrali mego skutera. Wystarczyło przekręcić i odjechać, tak? W takim wypadku co z bezpieczeństwem tutaj? Jak się czujesz? Nie ma takich konfliktów w stylu, ktoś mógłby się pobić, napaść. Nie ma problemu z kradzieżą. Rząd naprawdę się zajął trzęsieniami ziemi, żeby budynki technicznie były przystosowane do takich warunków. Dzięki temu mieszkasz sobie na 20 piętrze, wszystko się buja w bloku, ale nic się nie dzieje. Są te wszystkie niebezpieczne rzeczy. Ale rząd bardzo poważnie się tym zajmuje, dlatego na przykład jak mamy tę szybką kolej, autostradę, infrastruktura jest naprawdę dobrej jakości, czy ktoś tam jest to prowadzone do tego stopnia, że nic się nam nie stanie naprawdę. No właśnie, bo ja się tak teraz zastanawiam, że to jest tak dużo trzęsień ziemi, jednocześnie są pociągi, które dosyłają 300 na godzinę, co nie? One mają czujniki, że się zatrzymają przed trzęsieniem kilka sekund. Wow, ale to musi być stresujące, jak taki pociąg z 300 hamuje do zera i wszystko zaczyna się telepać dookoła. Zaparkowaliśmy sobie tutaj pod uniwersytetem i nagle zobaczcie, co nam wyskoczyło przed maskę. Dzień dobry. I teraz mam taką rozkminę, bo ta mała po prostu siedzi i się na nas non-stop patrzy. Jak tylko coś tutaj, o widzicie, właśnie cały czas nas obserwuje z Kubana i się zastanawiamy, co się stanie, jak wyjdziemy. Ale dobra, chyba wychodzimy, co? Niech założę okulary. Bez agresji? Nara. Więc tak jak mówiłem, podjechaliśmy sobie tutaj na pobliski uniwersytet. Tutaj widzicie, jak ludzie grzecznie czekają w kolejce na autobus. A my idziemy gdzie? Secret Beach, więc nie mów nikomu o tym, bo to jest takie miejsce, o którym nikt nie wie. W ogóle nikt nie wie, tego w ogóle nie ma na Google Maps jako Secret Beach. A tutaj właśnie macie uniwersytecki autobus. Schodzimy właśnie na dół taką drogą i Amadeusz mnie uprzedził, żebym się nie uśmiechał do małp, dlatego że małpy właśnie podobno uśmiech, szczerzenie zębów mogą traktować jako agresję z naszej strony i wtedy mogą zaatakować. Poza tym słyszałem też już właśnie historię tutaj od Igi, która studiuje tutaj na uniwersytecie, że w czasie wakacji małpy się robią dużo bardziej agresywne, bo jest mniej ludzi i ciężej jest im dostać jedzenie i na przykład atakują bardzo często kierowców Ubera z żarciem i tak dalej, więc to są rzeczy, na które trzeba uważać, bo tutaj już mam potwierdzone od dwóch osób, że małpy potrafią być agresywne. Już słychać fale, zaraz przed nami się powinno wyłonić morze południowochińskie, jeśli się nie mylę. No i już mamy. No i mamy faktycznie bardzo małą plażyczkę, czarną plażę, co zresztą nie dziwi w regionie aktywnym wulkanicznie. Spoko, fajnie, w szczególności w taki upalny dzień, bo tutaj już taka delikatna morska bryza. Takie są właśnie plusy mieszkania na wyspie. A teraz sprawdzimy temperaturę wody. No powiem wam tak, Bałtyk to nie jest. Tutaj sobie ktoś taki mały szałas zbudował, ludzie sobie odpoczywają w cieniu. Tam po drugiej stronie góry też zbudowali z drewna taką przebieralnię. Ha 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 ha!
Ciężko się pewnie skupić ludziom, jak siedzą na wykładach, a za oknem mają takie widoki. Stanęliśmy sobie na falochronie. Tam mamy jakiś, wydaje mi się, że wojskowy krążownik, bo jestem prawie pewny, że widzę jakąś wieżyczkę tam z przodu. Wygląda jak coś, co potrafiłoby strzelać. I takie pytanie, bo wydaje mi się, że na pewno się pojawi. Jak myślisz, dla kogo jest Tajwan? I czy Polakowi, który chciałby tutaj wyemigrować, jest stosunkowo łatwo, czy to jest raczej kwestia taka, że prawie niemożliwe? Myślę, że Tajwan to jest bardzo, bardzo ciekawy kraj dla Polaków, ponieważ mamy wiele wspólnych rzeczy. Nawet jedzenie jest dosyć podobne. Jak widziałeś, mają pyry z mięsem, mają pierogi, jest sporo makaronów, takich rzeczy. Większe problemy są na przykład z tą kulturą i faktycznie językiem. Chiński nie jest taki trudny. Ja wiem, że to brzmi jak w ogóle coś z kosmosu. To że dla mnie brzmi abstrakcyjnie. Można się chińskiego nauczyć i rozumieć te znaczki, ale te znaczki mają sens. Jak widzisz to 30 razy dziennie, po prostu się nauczysz tego. Poza tym chiński nie ma praktycznie gramatyki, jest mega prosta. Więc ludzie najbardziej boją się po pierwsze różnic kulturowych, ale uważam, że ludzie na Tajwanie bardzo pomagają obcokrajowcom się ogarnąć. Tajwan jest w ogóle, tak słyszałem, nie wiem czy się zgodzisz, że tutaj z tego regionu najbardziej zachodnim krajem. Z taką mentalnością zachodnioeuropejską. Nie, to jest prawda. Mają wiele wspólnych wartości właśnie takich, jakie ludzie mają w Europie, w Australii. Jedyna rzecz, która jest taka dziwna, to na przykład marihuana jest nielegalna na Tajwanie. Okay. Ale to jest kwestia, Tajwańczycy uważają i ogólnie większość krajów azjatyckich, że jakiekolwiek narkotyki niszczą to, co jest najważniejsze na świecie, czyli rodzina. Poza tym jest naprawdę, wszystko jest bardzo takie do przodu. Chłopaki mogą całować się publicznie i nie ma z tym problemu, więc takie, że nie moja sprawa, co ludzie robią u siebie w domu, niech sobie to robią. To jest jedna z tych rzeczy, ale naprawdę trzeba mieć sporo tolerancji, jeśli chcesz mieszkać na Tajwanie, bo zobaczysz wszystko, zobaczysz ludzi, którzy chodzą z pieskami w wózku. Ale co na pewno jest fajnego na Tajwanie, to na pewno, jak tutaj widzisz, to jest plaża, która znajduje się w centrum miasta. Najbliższa stacja metra jest 10 minut samochodem stąd. Jest uniwersytet nad morzem, gdzie można się uczyć chińskiego. Więc myślę, że jakbyś chciał się nauczyć tego chińskiego tak bardzo, chciałabyś, że to miejsce nie jest takie złe. No. Załóżmy, że ja w tym momencie siedzę w Polsce, mam jakąś robotę w korporacji albo jestem freelancerem i tak sobie myślę, że chciałbym zamieszkać na Tajwanie. To nie jest wszystko takie proste, ale jak naprawdę ktoś chce znaleźć rozwiązanie, znajdzie. Są working visa, możesz zrobić business visa, można przejechać na jakiś intern, tak? Internship. Są opcje naprawdę, jak się chce. Można przyjechać na studia tutaj na kilka lat, w międzyczasie znaleźć jakąś pracę albo znaleźć kogoś, z kim chce się mieszkać i żyć razem. I to się często zdarza tak naprawdę, nie jestem tutaj jedyną osobą. Z mojej takiej czysto podróżniczej perspektywy, to ja lubię, jak się dużo dzieje, a tu jest właśnie bardzo mocno wszystko ułożone, więc tutaj mam wrażenie, że tak idąc z ulicy, niewiele się dzieje, ale z drugiej strony właśnie zależy, kto czego szuka, plus natura jest tutaj. Byłem dopiero tylko na zachodnim wybrzeżu, zaraz jadę na wschodnie, które się charakteryzuje dużo ciekawszą naturą, tak? Więc ja myślę, że to jest kwestia po prostu, kiedy tutaj jesteś, gdzie jesteś. Jeżeli wiesz, co się dzieje, w jakim momencie, przecież byłeś na jakiś koncert, wiesz, że tysiące ludzi z całego świata przyjeżdżają na koncert K-pop, nie? Ja w ogóle nie znam tej, w sensie słyszałem kilka razy nazwę. Jak mieszkałem na Tajwanie kilka lat, byłem przyzwyczajony, że jak jakiś festiwal jest, to ludzie tańczą ze smokami na ramionach i w ogóle, nie wiem, połykają ogień albo nacinają się nożem, żeby krew lała się. Takie rzeczy się dzieją. Ludzie pakują takie, oni nazywają to beehive, że jak do ula pakują fajerwerki, które strzelają w każdą stronę, wkładają to na środku ulicy, odpalają, uciekają i ludzie skaczą sobie w kaskach i pozawijani w kilka ręczników. I im więcej razy zostaniesz strzelony przez fajerwerki, tym więcej masz szczęścia w życiu. Na Tajwanie jest coś takiego, że Tao, ta religia tutaj, ma sporo rzeczy, które by zbulwersowały większość katolików na pewno. Oni zamawiają stripteaserki, żeby tańczyły dla bogów. Dziewczyny tańczą na rurach i tutaj dla bogów tańczą i ogólnie jest tak, że kiedyś się spytałem, czy tutaj ten Bóg nie będzie taki trochę offended, nie? Że dziewczyna tak roznegliżowana tańczy dla niego. Looking okay, touching no good. No good. Więc był jakiś polityk w miejscowości Dziai, który zmarł. I jak był jego pogrzeb, jechało 50 pick-upów. Z tyłu na platformie jest rura i tańczą 50 dziewczyn na rurach, tańczy zaraz za samochodem. No to nie, to jest zdecydowanie abstrakcja kulturowa, której się tutaj nie spodziewałem. Jak mówisz, że Tajwan to jest nieciekawe miejsce i nic się nie dzieje, jest poukładane, jest taki Tajwan, który trzeba znać, że trzeba się jednak wgłębić i dlatego mówię, warto się trochę chińskiego nauczyć, ale wtedy jak już naprawdę poznajesz tych ludzi tutaj, zabierają cię na jakiś taki crazy KTV albo na jakiś night market i co tam się dzieje. To naprawdę zostaje w pamięci. Tak, ale myślę, że zdecydowanie właśnie to jest taka zaleta mieszkania w jednym mieście czy kraju, no bo jak ja jestem tutaj jako turysta, nie poznaję za bardzo ludzi. Ciężko jest się wgłębić w takie rzeczy, więc
fajnie zawsze, że ja mam właśnie możliwość często poznać kogoś tak jak ciebie, który tutaj mieszka i może przedstawić inną perspektywę niż ja, który po prostu, wiesz, kręci się tutaj przez dwa tygodnie i liczy na to, że coś się ciekawego wydarzy, no po drodze, co nie? Ja pracuję czasami tutaj na wyspie i to się nazywa taka ceremonia wodowania nowego statku rybackiego. I zanim zaczną ten statek wypuszczać na wodę, musi przyjść wróżbita i on ustala ci godzinę, o której on może wypłynąć na wodzie. To są inżynierowie pracują, to są firmy międzynarodowe, które mają wszystkie certyfikaty. Ale wróżbita godzina, ma ostatnie słowo. Ma ostatnie słowo, o której godzinie może zawodować. Z tego statku wyrzucają ciastka. Przychodzą ludzie, którzy mieszkają w tej miejscowości, tam niedaleko. No. Przynoszą takie parasole. Jak rzucają te ciastka z góry z tego, to oni łapią to i biegają na dole, żeby jak najwięcej złapać, zabrać do domu. Więc mają takie naprawdę bardzo ciekawe festiwale i zwyczaje. Więc... Słuchajcie, to myślę, że taki odcineczek właśnie pogadankowy z Amadeuszem. I teraz sprawa jest taka, że Amadeusz ma również kanał na YouTube. Jeżeli ktoś nie zauważył jeszcze jego koszulki, tutaj możecie sobie przepisać generalnie i znajdziecie jego kanał. Podlinkuję wam to wszystko w opisie, bo co można znaleźć u ciebie na kanale? No ogólnie życie na Tajwanie, co się dzieje, jakieś takie właśnie ceremonie. Teraz mam tak sporo śmiesznych rzeczy, zająco, że mam córkę na Tajwanie i muszę na co dzień przeżywać, co się tutaj dzieje, na przykład. Jeżeli dziecko ma jakiś, przeżyje miesiąc, musisz rozdawać ciastka znajomym albo... Jeżeli przeżyje miesiąc, Jezu, jak to makabrycznie brzmi. Więc jest sporo takich rzeczy, albo na przykład kobieta, jak się dziecko urodzi, no, przez miesiąc nie powinna mieć włosów. Kobieta po ciąży ścina włosy? Nie powinna mieć włosów. A, bo jeszcze mieć i tak mówię, kurde, nie. Co? Koperty z prezentami. To jest tak jak u nas tam święta Bożego Narodzenia na Tajwanie, dajesz ludziom koperty z pieniędzmi. I jeżeli jesteś gościem weselnym, jest po prostu, jest strona internetowa, gdzie jest napisane, ok, to jest kuzyn tego stopnia, więc muszę mu dać 620 zł na wesele. I te numery wszystko coś znaczą, bo jak jest ósemka, znaczy, że ba, że się wzbogacisz. A jak jest czwórka, to śmierdzi, stracisz pieniądze, więc nie ma czwórek. Nigdy nie dajesz czwórek. Albo na przykład jak idziesz do restauracji, się pyta, ile osób będzie się stołować, to mówisz 3 plus 1. Żeby nie powiedzieć 4. Żeby nie powiedzieć śmierć. O kurde. No to słuchajcie, generalnie to są na pewno rzeczy, których ja bym tutaj w życiu nie wykminił, będąc zaledwie tam przez 2 czy 3 tygodnie na Tajwanie. Więc koniecznie do Amadeusza. Vlogi są po angielsku czy po mandaryjsku? Są po angielsku i po chińsku jednocześnie. Czyli niestety dla osób anglojęzycznych, ale jak potrujecie dupę Amadeuszowi, to może zrobi napisy polskie. I jeszcze kwestia jest taka, że zrobiliśmy taki mały wywiad i Amadeusz mnie zabrał wczoraj na nocny market, na którym jadłem ciastko z krwi świni? Świni, tak? I do tego coś, co było kurzą dupą. Oczywiście nie powiedział mi, co jem, dopiero jak zjadłem, to mnie poinformował. Ale wszyscy mówili, że dobre. Tak. Dziwnie się uśmiechali, jak to zamawialiśmy. Więc zerknijcie na kanał Amadeusza. Nie wiem, kiedy się pojawią te filmy, które nagrywaliśmy, ale pewnie w najbliższym czasie. Za jakiś czas. Tak, więc dzięki wielkie, stary, dzięki, bo to na pewno fajnie. Ja, jeszcze raz, bo zjedliśmy tą piątkę. Dobra, jeszcze raz. Dobra, tak więc dzięki wielkie, stary. Okay. Miło to jest poznać perspektywę kogoś, kto tutaj mieszka i w szczególności Polaka, bo patrzysz na pewne rzeczy podobnie jak większość widzów by na to spojrzała, co nie? Tak, bo no to jest prawda. No. Ktoś, kto by przyjechał tutaj z Tajlandii, miałby inne spostrzeżenia, jakiś Taj na przykład, a my jesteśmy Polakami, więc mamy polskie spostrzeżenia. No, Polacy lubią, jak jest ciepło, jak są palmy w tle. No co, stary, raz jeszcze dzięki wielkie. Kolejna piątka zbita. Stopem trzeba przyjechać w Tajwan. Jeździłeś stopem na Tajwanie? No, jasne. Możliwe, że ja będę do tego zmuszony w najbliższym czasie, bo ta część, do której teraz jadę, może nie być tak dobrze skomunikowana, a to zobaczymy w kolejnych odcinkach. Tak więc mam nadzieję, że wam się podobało. Zerknijcie, Foreigner in Taiwan? Foreigner in Taiwan. Okej. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.